W sprawie afery Diego cały czas pojawiają się nowe wątki, które wymagają omówienia. W dzisiejszym materiale przeanalizuję te, którymi nie zająłem się w moim ostatnim filmie na temat Diego. Mowa tutaj m.in. o rzekomych powiązaniach z tym wszystkim Beyoncé i Jay-Z. Dzisiaj przegadamy cały ich temat, wszystkie teorie, domysły i rzeczy, które mogły się wydarzyć. Oraz rzucimy okiem na kilka nowych, szokujących informacji w kwestii Diego, gdyż pewien prawnik zebrał już naprawdę mocny materiał dowodowy, a w całej sprawie pojawiły się nowe ofiary, w tym 9-letni chłopiec i 15-letnia dziewczynka. To właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym filmie. Jay-Z i Beyoncé znacie z całą pewnością. Beyoncé, ponieważ to jest jedna z największych celebrytek na świecie kiedykolwiek, a Jay-Z po to jedna z największych legend rapu kiedykolwiek. I nawet jeżeli nie znacie go z jego muzyki, to znacie go z tego. Nie ma opcji, żebyście go z tego nie znali. Musieliście to kiedyś słyszeć. Jay-Z i Beyoncé są w związku od 2002 roku i to naprawdę grube ryby w branży. I to, co będzie istotne później w tej historii, Jay-Z jest też założycielem labelu Roc Nation, pod którego skrzydłami swego czasu wydawał J. Cole, czyli inny amerykański raper, który w kontekście dzisiejszego filmu jest bardzo ważny, a przynajmniej jedna z jego piosenek. Niemniej pierw skupmy się na samym Jay-Z i Beyoncé, którzy zostali niejako wciągnięci w aferę powiązaną z Diddym. Jak wiecie z tego filmu, jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, to polecam obejrzeć najpierw ten materiał. Diddy został aresztowany 16 września bieżącego roku pod zarzutem na przykład handlu ludźmi w celach prostytucji. Jay-Z bardzo dobrze znał się z Diddym i byli dosłownie przyjaciółmi, co zresztą mogliśmy obserwować tu i tam na przestrzeni wielu lat. Jednakże samo istnienie wieloletniej przyjacielskiej relacji między nimi wcale nie jest równoznaczne z tym, iż Jay-Z wiedział o wszystkich złych rzeczach, których dopuszczał się Diddy. Co nie zmienia faktu, że Jay-Z wraz z Beyoncé mieli pojawiać się na jego imprezach, na których dochodziło do wielu przestępstw i złych rzeczy. I to jest właśnie moment, w którym ludzie zaczęli łączyć kropki. Z jednej strony wieloletnia relacja Jay-Z i Beyoncé z Diddym i ich obecność na imprezach. Z drugiej strony tekst piosenki J. Cole'a, który zaczął viralować się na TikToku i jest w pewnym sensie dość dziwnie powiązany ze sprawą według wielu. Oraz wiele innych gałęzi całej tej historii, które kiełkują właśnie z tego miejsca. Wokół Beyoncé na przestrzeni lat pojawiało się wiele mrocznych teorii i domysłów. I najprościej mówiąc, duży odsetek ludzi nie darzy jej sympatią. I od wielu lat starają się przepchać różnorakie, niepokojące teorie na jej temat. Jednakże różne, często absurdalne teorie, które pojawiły się na przestrzeni lat, nie są istotne w tej sprawie. I zanim przejdziemy do głównej części wątku Beyoncé i Jay-Z, wszystko co usłyszycie w ich kwestii w tym filmie to tak naprawdę teorie i łączenie kropek przez internautów. Próby połączenia puzli ze sobą, które niekoniecznie muszą okazać się być zgodne z prawdą. Ja zamierzam tylko i wyłącznie wyjaśnić, o co w tym chodzi, bez wyciągania z tego wniosków i bez traktowania ich jako fakty. I sam nie jestem za tworzeniem teorii w tak poważnych tematach, aczkolwiek patrząc na to, jak ogromny mętlik panuje w sytuacji z Beyoncé i Jay-Z w związku z aferą Diddy'ego, postanowiłem nagrać ten materiał i uporządkować wam to wszystko, gdyż zdecydowanie łatwo jest się w tym pogubić. 18 czerwca 2013 roku ukazał się drugi album J. Cole'a pod tytułem Born Sinner. Na owym albumie pojawił się utwór pod tytułem She Knows, który stał się naprawdę wielkim hitem i ludzie po prostu bujali się do niego, bo to po prostu dobry numer jest. Aczkolwiek teraz, po ponad 10 latach od jego wydania, ludzie nadają mu trochę mroczniejszego wydźwięku. A głównie wiąże się to z tekstem tego utworu. Głównie wymienia się tutaj 5 następujących wersów. Jedyną złą rzeczą w gwiazdach jest to, że się wypalają, spoczywaj w pokoju Aaliyah, spoczywaj w pokoju Left Eye, Michael Jackson, do zobaczenia, gdy umrę. I musimy sobie to rozbić na czynniki pierwsze. Aaliyah była urodzoną w 1979 roku wokalistką, która zmarła 25 sierpnia 2001 roku. I często i gęsto spekuluje się, że gdyby nie jej śmierć, aktualnie byłaby większa niż Beyoncé. Albo przynajmniej zgarnęłaby dużą część jej popularności dla samej siebie. Prawa śmierci Aaliyah jest mocno zagadkowa i krąży wokół niej również wiele rozmaitych teorii. Aaliyah zginęła w samolocie, który rozbił się 61 metrów od pasa startowego. Katastrofie zginęło łącznie 8 osób, łącznie z Aaliyah. Aczkolwiek samo śledztwo wokół tego wykazało, że pilot samolotu nie miał kwalifikacji do pilotażu samolotu tego typu. Dodatkowo miał sfałszowaną licencję FAA, wykryto w nim obecność kokainy oraz alkoholu, a dodatkowo samolot miał być przeładowany o 320 kg, a jeszcze dalsze śledztwo wykazało, że pilot miał zostać zatrudniony na 4 godziny przed startem samolotu. Dodatkowo gdzie indziej pojawiają się informacje, jakoby miała ona zostać wyniesiona na pokład samolotu siłą, aczkolwiek nie wiem, jak tego potwierdzić. W tej katastrofie Aaliyah zginęła 25 sierpnia 2001 roku. Jednak jaki ma to związek z Diddym, Beyoncé, Jay-Z? Otóż sugerowane jest, że Diddy miał się jej pozbyć, ponieważ miała za bardzo zagrażać rozwojowi kariery Beyoncé. Z kolei następny wers odnosi się do piosenkarki Left Eye, która z kolei zmarła w tragicznym wypadku samochodowym 25 kwietnia 2002 roku. I w obliczu aktualnej sytuacji ludzie wątek jej śmierci również łączą z Diddym, jakoby to on miał być za to odpowiedzialny. Następnie w tekście zostaje wymieniony Michael Jackson, czyli kolejna absolutna legenda, która zmarła
zmarła 25 czerwca 2009 roku. I właśnie ze względu na obecność tej trójki w tym tekście ludzie łączą to z aferą Didiego, Beyoncé i tak dalej. Jakoby w śmierci tej trójki palce miał maczać Didi. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem tego typu teorii, bo to teorie i nie mamy na nie dowodów. Zatem mieszanie w sprawie tego typu domysłami nie ma sensu, tym bardziej, że dowodem dla wielu jest po prostu tekst piosenki, której tytuł She Knows według wielu ma oznaczać, że Beyoncé wie o wszystkim, wie o wszystkich złych poczynaniach Didiego. I początkowo właśnie wyglądało to na taką tylko z pozoru teorię. Do momentu, kiedy piosenka She Knows nie została zablokowana w Stanach Zjednoczonych i do kiedy nie zniknęła tam z YouTube'a. My cały czas możemy ją obejrzeć, nie wiem jak to wygląda w Stanach obecnie, ale na przestrzeni kilku ostatnich dni świat obiegła informacja, że teledysk zniknął i piosenki już nie dało się odsłuchać, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, co ludzie od razu połączyli z postacią Jay-Z, który jest właścicielem wytwórni, pod której skrzydłami ta piosenka została wydana, w związku z czym, aby chronić siebie, Beyoncé i Didiego zablokowały. I ludzie z miejsca zaczęli spekulować, że to Jay-Z stara się zatrzeć wszelkie ślady i zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz Beyoncé. Jednakże sprawa może mieć także drugą stronę medalu. Jay-Z niekoniecznie musiał maczać w tym palce, gdyż w podobnym czasie poznikały utwory również innych wykonawców spod innych wytwórni. I wszystko najpewniej wynika z konfliktu pomiędzy YouTube'em a organizacją SECAC, która zajmuje się prawami do wykonów numerów w Stanach Zjednoczonych. I równie dobrze numer She Knows mógł po prostu paść ofiarą tej mini wojenki, a Jay-Z niekoniecznie musiał maczać w tym palce. Aczkolwiek tutaj to się nie kończy, ponieważ musimy zejść na trochę bardziej foliarskie grunty. Ludzie nawet zaczęli bawić się w jakąś dziwną numerologię. Otóż każda osoba ze wspomnianej trójki, Aaliyah, Left Eye i Jackson, zginęli 25 dnia miesiąca. Dodatkowo w kwestii Didiego, Beyoncé i Jay-Z pojawia się cyfra 4. Oni wszyscy urodzili się 4 dnia miesiąca. Didi 4 listopada 1969, Beyoncé 4 września 1981, natomiast Jay-Z 4 grudnia 1969. Dodatkowo Jay-Z w 2017 roku wydał album 444, czytaj 4:44, gdzie pojawiają się 3 czwórki, które teraz według detektywów z TikToka mają mieć konkretne znaczenie. Pierwsza czwórka to Didi, a 44 to Beyoncé i Jay-Z. I że to wszystko ma w tym momencie jakieś większe potwierdzone znaczenie. No nie, bo to tylko teorie ludzi z internetu, a ja na waszym miejscu nie wierzyłbym w to i się w to jakoś mega nie angażował. Bo ta numerologia to faktycznie specyficzny, ale uważam, że zwykły przypadek, a moim zdaniem tekstów piosenek nie powinno się traktować jako dowód w takich sprawach. Mimo wszystko jestem zdania, że twórczość powinna być oddzielana od artysty. A tego typu kminy odnośnie powiązań tych wersów z She Knows z całą tą aferą, z pewnych punktów widzenia mogą być trochę domysłami na siłę. Ja do takich spraw zawsze podchodzę neutralnie i po prostu czekam na poważne i niezbite wyjaśnienia. Niemniej pod wątpliwość można też tutaj poddać fakt, że Jay-Z i Beyoncé mieli opuścić Stany Zjednoczone na jakiś czas przed aresztowaniem Didiego, wiedząc, że coś może się kroić, i według konkretnych źródeł obecnie mają przebywać w Japonii. Jeżeli to prawda, jest to faktycznie interesujący fakt tej sprawie. Dodatkowo Beyoncé jest aktualnie postrzegana jako drugi główny zły tej afery. Ludzie są wściekli, domagają się odpowiedzi, kolejne teorie rodzą kolejne teorie, a w międzyczasie pojawiła się informacja, jakoby Beyoncé straciło 5 milionów obserwujących na przestrzeni kilku tygodni, co nie jest prawdą. Jest to plotka w ostatnim czasie bardzo często rozprzestrzeniana w internecie, jakoby Beyoncé do tego momentu przez ostatnie kilka tygodni straciła 5 milionów obserwujących. Straciła 5 milionów obserwujących, ale od kwietnia w 6 miesięcy. I to jest informacja, którą naprawdę weryfikuje się w kilka minut albo sekund, w zależności od tego, jak bardzo się postarasz, więc mamy tutaj pewną nieścisłość i niesprawdzoną informację. Cokolwiek i tak, milion straconych obserwujących na przestrzeni miesiąca to jest gigantyczna ilość, tym bardziej, iż Beyoncé traci od kilkunastu tysięcy do ponad kilkuset tysięcy obserwujących dziennie. Ludzie są naprawdę wściekli, oburzeni i oczekują wyjaśnień z jej strony. Teraz powróćmy do sprawy Didiego, ponieważ pojawiło się kilka bardzo niepokojących informacji, a ofiar, które chcą wnieść roszczenie przeciw Didiemu, tylko narosło i aktualnie jest ich 120. I pośród tych ofiar wymienia się m.in. chłopca, który w wieku 9 lat miał zostać wykorzystany przez Didiego, oraz dziewczynki, które miały mieć 14 i 15 lat w momencie, kiedy ten miał je wykorzystać. Ponadto według innych informacji pośród ofiar miało być 25 osób nieletnich. Te informacje pochodzą od Tonego Busby, który twierdzi, że najmłodsza ofiara miała spotkać się z Didim w biurze jego firmy Bad Boy na Manhattanie w związku z castingiem. Prawnik stwierdził, że mowa tutaj była o podpisaniu kontraktu płytowego właśnie w związku z tym 9-latkiem oraz innymi chłopcami. Jednego osoba ta miała zostać wykorzystana
aktualnie w studio. Prawdopodobnie przez Didiego oraz inne osoby. Według Busby'ego w grupie 120 klientów znajduje się 60 mężczyzn i 60 kobiet. Wszyscy mają wnieść roszczenia cywilne do sądu właśnie przeciw Didiemu. Aczkolwiek w całej tej aferze mowa również o świadkach milczących. Mowa tutaj m.in. o ludziach pracujących w podmiotach korporacyjnych umożliwiających to wszystko, takich jak hotele, banki czy nawet firmy farmaceutyczne. Pozwy przeciw Didiemu mają zacząć być składane na przeciągu najbliższych 30 dni, a sam Busby spodziewa się, że dzięki temu procesowi zdemaskowanych zostanie wielu wpływowych ludzi. Zatem wygląda na to, że góra lodowa dopiero zaczęła się walić i już niedługo polecą kolejne głowy. W grupie tych ofiar pojawia się również dziewczyna, która miała mieć 15 lat, kiedy Didi zabrał ją do Nowego Jorku na jedną ze swoich imprez, gdzie ta miała zostać odurzona, a następnie wykorzystana seksualnie. Busby twierdzi, że wraz ze swoim zespołem zebrali mocarny materiał dowodowy w postaci zdjęć i nagrań wideo i sam twierdzi, że na przestrzeni najbliższych dni światło dzienne ujrzeć mają brudne tajemnice bardzo wpływowych osób, co niektóre nazwiska mają podobno zszokować opinię publiczną. Naprawdę jest to przerażające, z każdym dniem dowiadujemy się coraz bardziej obleśnych rzeczy i aż strach pomyśleć, co przyniesie przyszłość. Sprawa cały czas się rozwija, kiedy dostaniemy jakiś update, ja niezwłocznie poinformuję was o tym w formie filmu, więc słyszymy się wkrótce, trzymajcie się, cześć, mój Dozmondar, siemano.